Zostały trzy tygodnie wakacji i to ostatni moment, żeby zabrać swoje dziecko na wakacje, bo jeżeli zabierzesz je we wrześniu, pójdziesz do więzienia. W ministerstwach trwają prace nad przygotowaniem nowych przepisów, które zabronią pod surowymi karami, jak się wydaje, rodzicom zabierania dzieci w czasie roku szkolnego na jakieś tam wakacje, no zwalniania po prostu dzieci z innych powodów niż medyczne. Tak zresztą jest już w wielu krajach europejskich, w na przykład w Wielkiej Brytanii, bardzo się poważnie podchodzi do obowiązku szkolnego, i tam, jeśli dziecka nie ma dzień w szkole, to może się to skończyć poważnymi konsekwencjami, bez jakiegoś bardzo poważnego usprawiedliwienia lekarskiego, które też nie jest tak łatwo uzyskać. Tam chory tam z gorączką łażą do szkoły, szkoły. Czyli bo tylko się boją. nieobecność będzie można usprawiedliwić zwolnieniem tak, lekarskim. No bo... To dzięki Bogu, że już ja skończyłem swoją edukację, bo ja potrafiłem mieć w niektórych latach. No, 60, czasami mniej procent frekwencji, więc. Znaczy, no jest to. Bo dobrze mnie po prostu... to no, Pomijając to rzeczywiście, jakaś przesadna, przesadna, m, przykładanie przesadnej. Wagi do y, tego systemu edukacyjnego, który raczej jest po prostu przechowalnią dla dzieci, żeby rodzice mogli iść do pracy, a nie tam, żeby czegoś ważnego uczył, bo mało kto tam co pamięta z tego, co mu było wkładane do głowy w, w, ty, w tych szkołach. Natomiast y, jest to efekt y, takiego dryfu tych państw opiekuńczych w kierunku systemu, w którym dzieci są własnością państwa, a rodzice są ich tylko tymczasowym, tymczasowymi opiekunami, zarządcami, w, którzy w imieniu państwa sprawują nad nimi opiekę, dopóki państwo jest zadowolone z jakości tej opieki. I jak nie, no to halo, halo, to ważniejsze są obowiązki wobec państwa niż wobec rodziców. Czyli całkowite postawienie już na głowie tego naturalnego porządku rzeczy, że dzieci są własnością rodziców, no a państwo jedynie im pomaga, jakoby. Pomaga, takie były tam uzasadnienia, prawda, że tam państwo jak coś robi, że daje edukację darmową, to ono pomaga po prostu rodzicom. Tak? Natomiast, no, najpierw edukacja była państwowa, potem była obowiązkowa państwowa, no a teraz już jest mega obowiązkowa państwowa i jak spróbujecie według nowej uśmiechniętej władzy zabrać na takie nielicencjonowane wakacje poza wakacjami, bo jest taniej na przykład, to, to teraz nie będzie żartów, można będzie stracić dziecko. No. Każda grupa społeczna zawiodła się na aktualnych rządzących. Spada im poparcie w każdej grupie społecznej i no posunęli się do czegoś takiego, że Właśnie? nawet u, u dzieci, którzy chodzą do szkoły, które chodzą do szkoły, stracą poparcie. No bo już teraz nie będzie czegoś takiego, że mama nie chce mi się do szkoły iść, brzuch mnie boli, proszę, tylko wtedy idziemy do lekarza. No to wtedy nie, dobra, to już idę, nie chce mi się do lekarza iść. No, ale myślę, że oni po pierwsze wiedzą, że, że mogą sobie pozwolić na bardzo wiele, bo. A czy też właśnie nie jest za dużo, czemu nikomu antypis, to nie przeszkadza? No właśnie, wydaje się, że dla wielu wyborców, zastanawiająco niestety wielu, samo bycie antypisem jest wystarczającym mandatem do sprawowania władzy, nawet bardzo źle. Ważne, że pis nie rządzi, tak? no co by się nie działo, to pis nie rządzi. Może i nas tutaj łupią podatkami, może bezsensownie potykają się na każdym kroku, może to nie jest praworządne i może zabraniają nam jeździć na wakacje, kiedy chcemy, ale pisnie rządzi. To ja ci powiem, jak pani Monika Rosa w niedzielnym programie śniadania rymanowskiego była oburzona słowami pana e, Marka Sawickiego, wcześniej powiedziałem Bogdana Rymanowskiego czy Marka Sawickiego, e, śniadanie Bogdana nie, Ryma Rymanowskiego, a słowa była Marka Sawickiego, który powiedział, że to oni wystawią kandydata do drugiej tury wyborów prezydenckich, bo to od nich będzie zależało, kto wygra, czy poprzedniego tego kandydata, czy tego. I wtedy pani Monika Rosa powiedziała, jak to, to wy nie chcecie poprzeć naszego kandydata? Platforma Obywatelska ma takie przekonanie, że oni są tymi oświeconymi, najmądrzejszymi, i pan Marek Sawicki ma co do tego jakieś wahania, że nie wie, czy poprzeć tego kandydata, czy tego kandydata. Już tak, to widać, że oni mają zupełnie nieadekwatne do rzeczywistości przekonanie o swojej jakiejś takiej nawet niewielkości, tak? Tylko takiej. Absolutnym mandacie, który w, 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 w oczywisty sposób uważa ich do sprawowania władzy, obojętnie jak, tak? Że po prostu oni są moralnie pod każdym względem, względem lepsi od Pisu i oni co by nie robili, to są. To są lepsi, tak? To, to, to jest lepiej dla wszystkich i to absolutnie oczywiste budzi jakieś u nich zawsze zdumienie, że jak to ktoś miałby nie chcieć ich poprzeć, że on w ogóle się zastanawia nad między platformą opisem, tak? To yy, przekonanie jest niczym nieuzasadnione, bo jakby efekty rządów są bardzo podobne jednych i drugich, tak? no generalnie że i same sam sposób sprawowania władzy. I z efekty y, tam, gospodarcze ten, to są dość podobne tych rządów, więc nie wiem, z czego wynika to ich takie ogromne przekonanie, to jest, ale to jest typowe dla wszelkich lewicowo zaprawionych ruchów, że one oni posuwają się do daleko idącego fanatyzmu, wierząc w swoje bezwzględne posłanictwo. I w związku z tym mają prawo nie szanować przeciwników, mają prawo ich tam wsadzać do więzień, rozstrzeliwać jak trzeba, jak się trochę rozpędzą, to i głowy ściąga. myślę się chyba to rozpędziłeś co? A co? A rewolucja francuska, a rewolucja bolszewicka, Mao, a Kambodża... Ale i lata miejsca? się zmieniły, tak? No, Tylko że jak się rozpędzą. Jest... tak? No, ci tańsi no, nie są rozpędzeni na tyle, żeby tam głowy ścinać. Jeszcze nie te czasy. No, na szczęście. Natomiast no, ta, ta, takie po lewej stronie często obecne jest takie, takie zacietrzewienie, które powoduje, że oni myślą, że znaczy nie że nie ma też prawicowych zbrodni, tak, oczywiście, że są, tak, ale tam jednak lewicowe reżimie wymordowały z, z rząd wielkości więcej niż rzędy wielkości więcej niż, niż prawicowe, więc no, nie ma porównania. No dobrze, ale wróćmy do tego głównego tematu. Myślisz, że to przejdzie przez Sejm? Y no trudno powiedzieć, to będzie znowu zależało od Bo ta pokazała, że nawet PSL, tak. rządowe programy nie muszą przechodzić i ostoją normalności tego rządu jest polskie Stronnictwo Ludowe. No dziwo tak, znaczy no, dziwo, no to, to miałby tam być jak nie PSL bardziej normalny. Ale no tak, no, mo, mo, mam nadzieję, że tutaj znajdzie się jakaś wewnętrzna opozycja w tym rządzie, która to bywali. no bo nie sądzę, żeby żeby no, konfederacja na, na pewno tego nie poprze, PiS. No wątpię, chociaż popisie różnych rzeczy może się spodziewać. Może oni też dla dobra dzieci. To wszystko da Nie, się. Bo PiS zrobił taką samą politykę, jeśli chodzi o te sprawy związane z dziećmi. Przecież tam Lex Kamilek, no już na sam koniec kadencji, to myśmy ostrzegali właśnie z tego powodu, że to jest kolejny krok przy okazji jakiejś paniki, jakiegoś smutnego wydarzenia, to jest kolejny Politycy raz, kiedy uwielbiają kiedy te mogą nogę wsadzić głębiej w drzwi i bardziej kontrolować rodzinę. Tak, Zbar jeśli rodzic zrobi coś złego, tam akurat nie rodzic, ale tam jakiś opiekun, prawda na, na tym, to zrobi coś złego temu dziecku, no to jest niezbity dowód, że teraz państwo musi bardziej wkroczyć w te, w te relacje. No tylko, że państwo może nie morduje tych dzieci, Najczęściej nie morduje, no ale robi inne złe rzeczy, i co jakiś czas pokazują się tego negatywne konsekwencje. I opinia publiczna mam wrażenie, się tak waha, miota od ściany do ściany, w zależności od tego, jakie wydarzenie się akurat wydarzy. I teraz mieliśmy właśnie odwrotnej, z, odwrotnej, z odwrotnej strony cios, czyli te, ta Szwecja, która nam porwała dzieci. Właśnie w filmie takich ideałów, także oni tam muszą wszystko mieć poukładane, kontrolowane. Jak oni zdecydowali, że rodzice źle wychowują, bo. To tam... może najpierw opowiedzmy o co chodzi z tym tematem, bo to z tego co ja czytałem, tym, w tym temacie się nie zagłębiałem. Starsza córka doniosła na policję, że. Tak, ludzie mieszkali w Szwecji i ich. No zaczęli mieć tam problemy wychowawcze ze starszą córką. Ta starsza córka no miała mieć tam jakieś obowiązki w domu, których jej się nie chciało wykonywać, no i ona sobie wymyśliła, że y, to jest jakaś tam właśnie przemoc i ona pójdzie i się poskarży urzędnikom szwedzkim. Bo tam to nie ma tak, że można coś dziecku nakazywać, to wszystko jest przemoc, dziecko może robić co chce, a rodzic tak musi na nie pracować i ułożyć. No więc y, no, urzędnicy właśnie tak zrobili, że ją tam natychmiast zemrali do domu dziecka. Y, y, ona później się opamiętała i zaczęła się wycofywać No się jak zabrali, to tam, <noise> może za stawą już żartowałam. żartowałam. Zmiękła, tak, no, te talerze. Nagrała takie, że, że, no, że przeprasza, że coś tam że no, wymyślała, w ogóle pewnych rzeczy, że... Ale oni powiedzieli, że nie dają temu wiary, bo to na pewno ojciec jej kazał nagrać, więc oni wiedzą lepiej. No ale w toku, jak ci rodzice prowadzili to dziecko tam odzyskać, to się dowiedzieli, że nie, nie, tylko nie odzyskają tego dziecka, ale oni się... Urzędniczka już ich tam kiedyś zapytała, że czy tę resztę to oddadzą dobrowolnie, czy też będą problemy robić? No to jak to usłyszeli, no to wzięli, spakowali się, przyjechali do Polski. Więc tutaj już te, potem drugi etap to zaraz powiem co się działo w Polsce, tak? No, ale tuż mamy jakby pierwszy etap tego nieszczęścia, to to, że państwo szwedzkie no dokładnie tak uważa, jak powiedziałem, tak? Czyli to już państwo szwedzkie jest właścicielem dzieci, rodzice się nie zajmują tak, jak chcieli, bo tam jakoś że tam śniadania im złe robili, jakieś głupoty takie, no po prostu po prostu dziecko ma być odżywione, tak? Minister uważa, że ma być odżywione. Gdzie my tu tak. rozmawiamy o absurdach, to oni te absurdy wprowadzili do, do swojego prawa. A, dla nich to nie jest absurd, no bo to jest tylko krok no dalej. To są to jest krok, no nie bo jeśli się przyjmie takie założenie, które jest już w polskim prawie obecne, że polskie prawo, polskie sądy, polskie instytucje mają działać dla dobra dziecka, tak? I mają takie wpisane, że dobro dziecka jest tutaj wyznaczkami standardów. To kto rozstrzyga, co jest dobre? To ładnie brzmi oczywiście, tak? Ale kto rozstrzyga o tym, co jest dobre dla dziecka w tym momencie? No ten urzędnik, czyli on wie, co jest dla dziecka dobre, jak uważa, że dieta dana jest niedobra, to już dla dobra dziecka może działać i zebrać dziecko rodzicom. Tak, jeśli zgadzamy się na to, że o tym, co jest dobre dla dziecka, decyduje urzędnik, to wszystko dalej jest tylko konsekwencją tego. My się po prostu zatrzymaliśmy przed ostatecznymi konsekwencjami jeszcze tego, ale to nieuchronnie, moim zdaniem, ta przyjęcie takiej idei w prawie nieuchronnie prowadzi do dokładnie takiego modelu, jak jest w Szwecji. Pewnie ten szwedzki model też jeszcze nie jest ostateczny, i jeszcze to pójdzie dalej. Natomiast tu jest przekonanie urzędnika, że istnieje jeden model, który jest dobry dla dziecka. Urzędnik wie, jaki to jest model, i ma prawo ingerować, kiedy ten model nie jest realizowany. Więc Dobrze, i wrócili do Polski. Wrócili do i... Polski i y, y, ta Szwecja no, wystąpiła do polskich organów, że oni to, tutaj wystawili sobie takie szwedzkie tam papiery, że te dzieci mają być zebrane, no i że Polska, proszę oddawać te dzieci. Sytuacja <grym> się wydaje no, absurdalna, tak? No bo. Rodzice są obywatelami Polski. Dzieci mają obywatelstwo polskie, nie mają szwedzkiego. Wróciły do Polski, przebywają w Polsce, czyli jest potrójna jurysdykcja polska, tak? Rodziców, dzieci i, i, i miejsca, gdzie oni przebywają. A mimo to, te dzieci zostały wydane do Szwecji. Zebrane, po prostu spakowane i w kilka dni rozwiezione po Szwecji, po różnych rodzinach, co w ogóle, bo to jest czwórka rodzeństwa, w trzech różnych miejscach w tym momencie, rozsiana. Ta jest starsza. Jak w jednym z Polskim zabrali te dzieci? Tak. Jak? Szwedzi przyjechali, spakowali. No, normalnie policja polska je wzięła do domu dziecka, a po kilku dniach z tego domu dziecka Szwedzi je odebrali. To się wydaje absurdalne, ale dokładnie to się wydarzyło. Mieliśmy konferencję w Sejmie z tymi ludźmi, z tym, z, z, z rodzicami tych, tych dziewczynek i oni to opowiadali. No. Hmm. I jak jest reakcja dzieci? Mają kontakt z tymi dziećmi? No nie, nie mają kontaktu. Bo to są małe dzieci. W większości takie, które jeszcze tam nie mają. 7-8 lat, czy coś takiego, że no nie mają telefonów, nie, nie zadzwonią, nie ten. Ta starsza córka się podobno z nimi widziała, nie wiadomo do końca na jakiej sadzie i tam coś przekazywała, że, że się widzieli, tak, ale ale no ogólnie są w trzech różnych domach: dwie gdzieś razem, jedna osobno i jedna w tym domu dziecka, tak, w jakichś rodzinach zastępczych tam, no po prostu koszmar, no w ogóle jakieś rozdzielanie rodzeństwa, co te dzieci muszą przeżywać, tak, yy, więc yy, 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 w imię, w imię, dla dobra dziecka. Dla dobra dziecka, bo one źle się odziewały w domu, czy coś tam. Czy miały za dużo garów do zmywania, nie wiem. No ale dla dobra dzieci, teraz są w Szwecji rozdzielane i będą, będą uczone szwedzkie, po szwedzku, żeby za dużo po polsku nie mówić. Aha, i mają się nie kontaktować między sobą po polsku, tylko po szwedzku. Jak to nazwać? Co jest dobre dla tych dzieci? Wy obdzieranie ich z y mowy ojczystej z dobrych lat widzieli, że one się mają przymusowo... Czemu ten temat nie jest nagłośniony? No jest trochę nagłośniony, trochę było o tym no, burzy trochę. w mediach. No, no na Twitterze nie, no, trochę, przeczytaliśmy o no, tym. Była, a... była tam lekka burza w różnych mediach, nawet iż tam jak się one to tym napisały, tak, to, to nie przeszło tak niezauważone. Na szczęście, no dobrze, ale to jest miną, mega skandal. Minęło parę tygodni, ale no instytucje nie się nie nic nie wypowiadają. Najciekawsze jest to, że wie. No, to... Na co mają się wypowiedzieć? No właśnie, no co się mają wypowiedzieć? No, wypowiedzieć, jakie stanowisko, tak? Czy, no bo mogło być tak, zakładam, że pewnie tak było że jakiś nadgorliwy urzędnik gdzieś tam no, z zrobił, jak zrobił, ale przecież minister pewnie o tym nie decydował, tak, no więc minister powinien w tym momencie wyjść, powiedzieć, że rzeczywiście doszło tutaj do nadużycia, my postaramy się po pierwsze odkręcić jakoś tę sprawę, będziemy dy dyplomatycznie zabiegać u Szwedów, żeby nam te ci oddali, a po drugie, że doprecyzujemy prawo tak, żeby to było niemożliwe. M mi się wydaje, że to jest nielegalne już teraz, tak, to co oni zrobili, ten sąd, ale jeśli są wątpliwości, czy to jest legalne, no to doprecyzujemy tak, żeby na pewno nie było legalne. Że ukażemy tego sędziego, tak? no to albo, albo odwrotnie, albo być może nie, jesteśmy zadowoleni, to jest nasza nowa linia. I teraz jak na przykład Iran wystąpi o ekstradycję polskich dzieci, które tam kiedyś mieszkały kilka lat w Iranie, bo oni stwierdzili, najwyższa rada rewolucyjna, islamska stwierdziła, że te dzieci nie są wychowane zgodnie z zasadami szariatu, to my wydamy te dzieci do Iranu i one tam pojadą się uczyć Koranu. Może tak Szwecja chce naprawić problem niskiego współczynnika urodzeń dzieci. Może, znaczy oni tam mają swoich i, tych... Bis, szwedów. M, szwedów, nazwijmy to z od, odzysku. Różnych, prawda, różnych odmian i kolorów skóry. Y, więc myślę, że mogliby się czymś innym zająć. Akurat nie sądzę, że to na szczeblu ministerialnym też rozstrzygano w Szwecji tą, tą sprawę. Ten urząd do spraw dzieci, tam ma dość dużą autonomię i on sobie sam tak zadziałał, tak? Jak nie długo jest, że... te dzieci już są w rozłące? To już jest kilka tygodni od tamtego wydarzenia zdaje się. Więc... Brońmy Polskę, żeby. Ja przypuszczam, nie... że tego, tych dzieci nie da się odzyskać legalnie w tej chwili. Bo nawet jak oni będą interweniować nawet gdyby, a widać, że polski sąd się od nie zabiera, tak? Co akurat trzeba przyznać, że Pisto by się przynajmniej chyba Wstawi. upomniał o to, tak, mhm. że tam Wójcik jednak w Ministerstwie Sprawiedliwości oni działali jakoś tam, żeby przeciwdziałać takim przypadkom. Ale jako nawet polski rząd by się wziął i interweniował w Szwecji, no to co Szwecja zrobi? Szwecja powie, no to tak urząd zadecydował, ten, u nas ten urząd działa na podstawie w granicach prawa, my nie możemy iść i powiedzieć a teraz niezgodnie z prawem szwedzkim, proszę oddać. No nasze prawo szwedzkie jest takie, jak wam się coś nie podoba, no to podajcie nas do Trybunału tam w Strasburgu, gdzie Szwecja przegrywa wszystkie te sprawy od lat i się nie stosuje do tego. Szwecja ma właśnie już problem, bo to agresywne ich prawo rodzinne powoduje, że oni mieli więcej takich, takich przypadków podobnych do tego i z rozmaitych spraw i oni je przegrywają, ale nic się z tym nie robią. I oni nie są karani? Nie, bo to jest Szwecja, a nie Polska. To jest a. praworządność. Aha, nie no, w Polsce też już jest. No pan te, teraz pan, już też jest, tak. Pan Stanoga napisał, bo y, pozwał Krzysztofa Stanowskiego i... Stonoga? Stanoga. ten Stonoga. Ten stanoga. Ten 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 tak. I on napisał, to poczekaj, znajdę, żeby zacytować, bo on mnie zaraz pozwie, że przekręcę jego słowa. Zgodnie z zapowiedzią, e, zawiadomienie o przestępstwach Krzysztofa Stanowskiego złożone w prokuraturze, ale na horyzoncie pojawiła się nowa sprawa, to już po, e, pomińmy. I on napisał, poczekajmy, co się stanie, bo na razie to z pana skutecznością nie jest najmocniej. I pan Stanaga odpisuje, pisowskie kury odeszły skuteczność wróci bo praworządność wróci więc jeżeli władza się zmieniła tam ta władza nie była praworządna teraz są e, moi wróć praworządne e, rządy są no to teraz jego skuteczność wzrośnie i na tym skończmy chyba ten film okej okay.